Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera w kolejnym nieporadniku na moim kanale. Będzie to trochę inny nieporadnik ze względu na to, że to po prostu aktualizacja pewnych rzeczy, o których już mówiłem, które już sobie na pewno nieraz omawialiśmy. Natomiast zmieniło się kilka rzeczy i od modów sobie zaczniemy. Na pewno zauważyliście już, że nie macie brązowych, srebrnych i złotych modów w waszym ekwipunku. Wszystkie te zostały zamienione na Endo. Endo to punkty, które służą wam na obecną chwilę do rozwijania waszych modyfikacji. Od najniższego do najwyższego poziomu. Czynią dokładnie to samo, co czyni jeden legendarny rdzeń, ponieważ legendarne rdzenie na razie pozostały niezmienione i w związku z tym działają tak, jak i działały wcześniej, czyli jeden legendarny rdzeń wymaksuje wam jeden dany mod. Natomiast co się dzieje z Endo? Wezmę sobie tylko jakiś mod, który ma jakiś niski poziom, żeby wam to pokazać. Czyli weźmy sobie jakiś brązowy mod. Może być to cokolwiek tak naprawdę. Niech będzie to łącze katalizatora, proszę was bardzo. Dalej robimy rozpoczynaj fuzję na wybranym modzie. Ewentualnie możecie rozłożyć dany mod, czy danych ileś tam modów na Endo, jeżeli wam w jakiś sposób macie za dużo modów, czy w jakiś sposób wam brakuje Endo. Natomiast wybieramy sobie tym razem fuzję. I nie musimy dobierać sobie dodatkowych modów, jakoś kombinować z maksowaniem i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że po prostu przeklikamy się przez tyle poziomów, ile trzeba, ile potrzebujemy, ile chcemy i tak dalej. I widzimy sobie po prawej stronie jest koszt fuzji w Endo oraz koszt w kredytach. Dajemy sobie wykonaj fuzję. Obie te wartości zostają zmniejszone o to, co poświęciliśmy. No i mamy mod, który jest... Po fuzji jest wymaksowany. Tak to po prostu wygląda. Nie powinno wam to stwarzać problemów, natomiast nieraz już słyszałem, że gdzieś tam w pewien sposób jest to problematyczne. Drugą rzeczą, którą chciałbym wam jakoś przekazać, przedstawić, jest ona dosyć prosta, natomiast niektórym graczom po prostu zajmie dużo czasu, jeżeli nie macie jakiegoś tam czasu sprawdzać community, forów i tak dalej, i tak dalej. Jest to farmienie doświadczenia, farmienie kredytów oraz farmienie Endo, bo pewne rzeczy się w różne sposoby zmieniły. Otóż tak, jeżeli chcecie wyfarmić sobie po prostu Endo, obojętnie na jakim poziomie, zaznaczam, na niskich poziomach nie ma znaczenia, na jaką mapkę sobie pójdziecie, gdziekolwiek nie będziecie chcieli dropić Endo, to tak naprawdę ilość tego dropionego Endo na niskich poziomach będzie praktycznie taka sama. Różnica może sięgać gdzieś w granicach 50 sztuk Endo i tak naprawdę nie jest to na tyle dużo, żebyście musieli na to zwracać uwagę, w związku z czym na tych wczesnych poziomach to po prostu grajcie sobie jak wam pasuje i co jakiś czas będziecie drobić to Endo, bo ani nie potrzeba wam go tak dużo, ani tak naprawdę tak dużo go nie możecie zdobyć. Jedynym słusznym na obecną chwilę rozwiązaniem dla graczy, którzy posiadają Pluton, jest pójście na Pluton i wybranie mapy Hierakon. Hierakon to wydobycie, natomiast uwierzcie mi, że Endo leci tam jak świeże bułeczki, że tak powiem. Jest go naprawdę dużo i nie próbując tutaj walić żadnej ściemy, będziecie mogli wyfarmić go w naprawdę dużych ilościach, nawet nie posiadając żadnego Nekrosa czy czegokolwiek innego, jeżeli chodzi o farmienie. I na obecną chwilę jest to najbardziej wydajny sposób tak naprawdę na wyfarmienie dużej ilości Endo za jednym podejściem. Jest tutaj też, no bo i to jest ważne, duża ilość graczy, otwarte oddziały, które cały czas gdzieś tam próbują farmić te Endo, w związku z czym ludzie przychodzą tu w jednym konkretnym celu. Więc nie będziecie musieli na przykład czekać, aż ktoś skończy misję, albo ktoś łaskawie wyjdzie razem z wami i tak dalej, czy kogoś rozłączy, czy cokolwiek innego. To jest na obecną chwilę, zarówno na forach, streamach i na różnych nagraniach, najbardziej wydajny sposób na farmienie Endo. Jeżeli macie możliwość, weźcie sobie Nekrosa i po prostu pograjcie trochę, bo Nekros zwyczajnie ma szansę na to, żeby wydropić trochę więcej tego Endo niżeli normalna postać. Oprócz tego pamiętajcie o tym, że zawsze możecie kupić boost na rynku, który zwiększy wam szansę na drop przedmiotów. To też jest bardzo ważne, natomiast nie jest to jakaś tam wielka szansa i spokojnie bez Nekrosa i bez tego boosta jesteście w stanie sobie na Hierakonie poradzić i dropić
powiedzmy fair amount tego Endo. I tutaj mówimy o czymś w porównaniu do innych map, jak na przykład 3 lub 4 nawet razy więcej. Dwa razy więcej na pewno, ale często zdarza się, że wyciągacie 3 lub 4 razy więcej niżeli na innych mapach w tym samym czasie. Natomiast jeżeli macie dostęp do tego Plutona, do tego Hirakona, to jak najbardziej ja wam przynajmniej polecam się na niego udać w celu wyfarmienia sobie Endo, bo to jest na obecną chwilę najlepszy pomysł na sfarmianie tego. Dodatkowo oczywiście wiecie, że zniknął Ceres, Draco, teraz jest to przetrwanie, nieprzejęcie i z tym jest problem, bo wielu graczy nie wie, jak teraz expić swoją postać, ewentualnie jak expić daną broń czy cokolwiek tam innego. W każdym bądź razie potrzeba wam miejsca, gdzie leci bardzo dużo doświadczenia. Jest ono w miarę łatwe do rozegrania i jest tam dużo graczy, którzy się przewijają ciągle, dzięki czemu nie musicie jakoś specjalnie długo stać w kolejce, nawet jeżeli jesteście na niskim poziomie. W tym celu wchodzicie sobie na Eris i wybieracie mapkę Akkad. Oczywiście, jeżeli jej nie macie, no to musicie się postarać o to, żeby jak najszybciej dobrnąć do tej konkretnej mapy. Ze względu na to, że oprócz tego, że jest to obrona na pladze, pewnie wielu z was znana, to wystarczy, że staniecie w kilku miejscach, gdzie przeciwnicy w ogóle nie mogą was zaatakować, ściągnąć stamtąd, trafić cokolwiek innego z Tonkorem i po prostu stoicie w miejscu, strzelacie sobie w jedno konkretne miejsce, ewentualnie dobijacie kilku przeciwników, którzy nie zostali objęci działaniem Tonkora bądź jednej z waszych umiejętności. Dlaczego jest to tak dobra mapa? Ano tak, po pierwsze jest to dobry sposób na farmienie kredytów i o tym właśnie wam też chcę powiedzieć. Oprócz tego, że macie gwarantowane 18 tysięcy, to dodatkowo jeszcze po każdych tam powiedzmy 5 falach jest chyba 5 tysięcy dodatkowe, 5 czy 10 tysięcy. No w takim wypadku im dłużej tam po prostu zostaniecie, tym więcej doświadczenia otrzymacie i tym więcej kredytów będziecie w stanie wyfarmić. To ułatwi wam po prostu grę. Możecie tę mapę robić również sami, wystarczy tylko, że posiadacie Tonkor i zwyczajnie jakiegokolwiek Warframe'a, który potrafi przeżyć tam do 20 fali, tak naprawdę każdy potrafi przeżyć, wystarczy, że wsadzicie w dowolnego Warframe'a zwiększone tarcze, zwiększone punkty życia i po prostu powinniście być w stanie wystać z Tonkorem do 20 fali bez najmniejszych problemów i to dosłownie bez najmniejszych problemów. Kwestia wprawy, jeżeli będziecie nowi na tej mapie, to jest kwestia wprawy. Macie tutaj zwiększoną ilość wypadających surowców i ważne jest to tylko z tego względu, że jest to jedna z map, na których lecą neurody. Nigdy neurod, jak i czujników neuronowych za mało, więc w takim wypadku ta ilość wypadających surowców się całkiem może przydać, może się sprawdzić. Ilość doświadczenia za zabójstwa, czyli zwiększa nam się doświadczenie o ten procent za każdego przeciwnika, którego po prostu zabijemy. Jak widzicie, dalej opłaca się po prostu stać w miejscu i strzelać przeciwników. Ostatnią rzeczą jest plus 18% doświadczenia za zabójstwa bronią białą. O ile nie zawsze będziecie mieli okazję z tego skorzystać, to pamiętajcie, żeby wziąć sobie jakąś broń białą, która ma całkiem niezły zasięg i spore obrażenia, jak VAR na przykład, czy Ortos, czy Atterax na przykład, bo będziecie zwyczajnie w stanie bardzo szybko ubijać przeciwników i dostawać dodatkowe punkty doświadczenia. Pamiętajcie tylko, że żeby dostać dodatkowe punkty doświadczenia, musicie mieć wyciągniętą tą konkretną broń jako waszą broń główną, ale z tym sobie na pewno poradzicie. Z takim bonusem jesteście w stanie naprawdę bardzo szybko wyfarmić sobie dowolny przedmiot dowolnego Warframe'a w ciągu dosłownie dwóch czy trzech maksymalnie podejść. Natomiast pamiętajcie, że zawsze możecie zwiększyć sobie zarówno szansę na dropa dzięki boosterom w rynku, jak i oczywiście ilość punktów doświadczenia, które otrzymujecie. Oba te boosty możecie kupić w rynku na obecną chwilę. Także po kredyty i po doświadczenie spokojnie możecie się tutaj udać. Ostatnią rzeczą, jaką mam wam do powiedzenia, jest fokus. Prawdopodobnie już większość z was zrobiła drugi sen i większość z was wie, czym jest zarówno fokus, jak i szkoły, które macie tutaj do wyboru. Przy zakończeniu drugiego snu
wybraliście sobie konkretny aspekt. Oczywiście tych aspektów możecie mieć kilka i możecie je odblokować nawet wszystkie, jeżeli wam jest to w jakiś sposób potrzebne. Później jednak pojawia się problem, bo trzeba to szybko wyekspić i mieć jak najwyższy poziom, bo chcecie skorzystać z konkretnych umiejętności, a nie czekać, aż kiedyś tam nazbieracie tego endo, wybaczcie, tego doświadczenia dla tego fokusa, doświadczenia dla tych szkół, dla tych aspektów odpowiednią ilość. I jeżeli nie chcecie czekać, zwyczajnie sprawa jest prosta. Wystarczy, że znajdziecie sobie mapę, na której jesteście w stanie długo wystać. I oczywiście może to być dowolne przetrwanie. Uciekaj stąd, ja tu nagrywam. Może to być dowolne przetrwanie oczywiście, czy w zasadzie każda jedna mapa długofalowa, na której możecie spędzić więcej czasu, czy wydobycie, czy cokolwiek takiego innego. Natomiast na obecną chwilę wydaje się być jednym z najlepszych sposobów po prostu założenie sobie zwyczajnej soczewki, czy większej soczewki na broń, której najczęściej używacie, bądź Warframe'a, którego najczęściej używacie, i zrobienie sobie po prostu albo misji sortie, albo któregokolwiek z Dark Sektorów. Dlaczego Dark Sektory? Ano dlatego, może to być oczywiście akat, bo zwyczajnie skoro już farmicie Affinity, czyli wasze punkty doświadczenia, to jest dobry pomysł. Bo część punktów doświadczenia, jeżeli posiadacie soczewkę założoną na danym warframe'ie czy danym innym przedmiocie, zostanie przełożona na wasz fokus. Jeżeli macie większą soczewkę, to oczywiście ta ilość będzie większa. Natomiast ważne jest to, żebyście jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie zbierali jak największą ilość punktów doświadczenia. Z drugiej strony, jeżeli nie w najmniejszym czasie, w najmniejszym odstępie czasu, tak jak ma się to właśnie na akad i nie macie do niego dostępu, to weźcie sobie po prostu którąkolwiek mapę z Dark Sektorów, którą macie już odblokowaną albo macie możliwość ją odblokować, wejdźcie na nią sobie i po prostu grajcie, bo najważniejsze jest to, żebyście zwyczajnie zdobywali punkty doświadczenia. Jak wiecie, każdy mroczny sektor ma dodatkowo zwiększony boost doświadczeń za zabójstwa. Czyli ilość tych doświadczeń będzie dużo większa, jeżeli będziecie grać na danym Dark Sektorze. Większość z Dark Sektorów to są obrony i przetrwania, więc po prostu musicie się dostosować do plagi i zwyczajnie być w stanie przeżyć trochę na tej pladze i zwyczajnie otrzymacie sporo doświadczenia. Dzięki temu to doświadczenie trafi, część tego doświadczenia trafi na konto waszego fokusu. Natomiast musicie pamiętać jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, żebyście mieli fokus założony albo na Warframe'a, albo na broń, zależnie od tego, czym będziecie częściej zabijać. Bo jeżeli założycie fokus na Warframe, a przez 90% czasu nie zabijecie przeciwnika tym Warframe'em, nie będziecie w żaden sposób zaingerowani, nie będziecie ingerować swoimi umiejętnościami w przeciwników, to w takim wypadku dostaniecie bardzo małą ilość fokusa. Fokus działa na takiej zasadzie, że musicie zabijać przeciwników, oddziaływać w jakikolwiek sposób na nich przed samą śmiercią z tego danego źródła, na którym jest fokus. Czyli jeżeli zaklniecie sobie, czy włożycie tą soczewkę fokusu w konkretną broń, to tej broni powinniście najczęściej używać do zabijania przeciwnika, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli chcecie korzystać z Warframe'a, to w takim wypadku polecam wam wziąć coś, co zadaje naprawdę spore obrażenia. Oczywiście może to być Chroma, może to być Ember, Ash, nawet Frost, bo z czwórki i dwójki jest w stanie zabić ogromną ilość przeciwników. I to by było lepszym wyjściem, niżeli zaklinanie soczewki w broń, chyba że macie po prostu większą ilość tych soczewek gdzieś tam odłożoną. I w takim wypadku oczywiście dobrze by było zakląć w broń, nie w Warframe'a. Natomiast pamiętajcie, że możecie oczywiście soczewki wepchnąć i w broń, i w Warframe'a. I to oczywiście daje wam dodatkową kumulację. Nie jest to tak, że jeżeli dana soczewka daje wam 10% i druga daje wam 10%, to obie dają wam 20%. Natomiast jest ta kumulacja zwiększona i odczujecie tą różnicę naprawdę, jeżeli będziecie korzystać z dwóch takich aspektów, czyli na przykład będziecie i zabijać przeciwników dzięki swojemu Warframe'owi i zabijać przeciwników dzięki na przykład swojej broni do walki wręcz. Jeszcze dodatkowo na Dark Sektorze, na Mrocznym Sektorze
tak jak Eris Akkad, na którym dostajecie zwiększone punkty doświadczenia przy użyciu broni do walki wręcz. Na razie, na obecną chwilę, z tego co udało mi się wyczytać, najlepszym sposobem na to jest po prostu wsadzenie sobie soczewki dowolnej w Asha, czy to zwykłego, czy to Prime, to nie ma znaczenia naprawdę. Pójście sobie na Eris, na Akkad, i wsadzenie sobie drugiej soczewki w broń do walki wręcz, której będziecie używać na Ashu. Wiem, że może wyda wam się to dziwne, ale na Ashu ma znaczenie to, jakiej broni używamy. I pamiętajcie, żeby to była broń szybka, zadająca w miarę chociaż spore obrażenia, ale przede wszystkim z dużą prędkością ataku tak naprawdę. Dzięki temu Ash będzie po prostu szybciej zabijał przeciwników. Kiedy macie już te dwa warunki spełnione, dobrze jest kupić sobie Affinity Booster na rynku, czyli booster zwiększający wasze punkty doświadczenia. Dodatkowo wchodzicie sobie na Eris Akkad. Tutaj dostajecie premię za zabójstwa bronią białą oraz za zabójstwa. Czwórka Asha to broń, liczy się jako broń biała i dodatkowo jeszcze macie z samej broni białej i z samych zabójstw wykonanych przez Asha dodatkowe doświadczenie. Na obecną chwilę to po prostu jest najlepsza kombinacja i najlepszy sposób na farmienie tego affinity, które jest wam potrzebne, na farmienie tego fokusu, który jest wam potrzebny. Dużo nazw w Warframe'ie, także nie obraźcie się, że czasami się po prostu wszystko to potrafi pomylić. Natomiast ja mam nadzieję, że ten filmik trochę wam rozjaśni, jak, gdzie i co farmić na obecną chwilę. Są to po prostu najprostsze sposoby na obecną chwilę, najbardziej wydajne też sposoby. Oczywiście to, co mówiłem w swoich wcześniejszych filmach, czyli filmach, w których mówiłem, jak zdobyć punkty, jak zdobyć kredyty i doświadczenie, dalej ma się jakoś do tego, ponieważ bardzo dużo kredytów dostajemy oczywiście na sortie, dużo kredytów otrzymujemy na mrocznych sektorach, więc to na obecną chwilę najbardziej, jak najbardziej ma sens istnienia, więc tych filmów na pewno nie usunę. Natomiast musicie brać sobie pod uwagę jeszcze kilka tych zmian, o których powiedziałem wam przed chwilą. Ja wam bardzo dziękuję, do zobaczenia wkrótce i trzymajcie się ciepło.